Witajcie w naszej niezwykłej podróży przez najważniejszą księgę w dziejach ludzkości. Nazywam się ksiądz Przemysław Krakowczyk, a to jest 83. odcinek naszego codziennego podcastu Biblia w rok. Na początku naszego spotkania pomódlmy się słowami psalmu 52. Dlaczego, mocarzu, złem się chełpisz? Łaska Boża trwa przez cały dzień. Zamyślasz zgubę. Twój język jest jak ostra brzytwa, sprawco podstępu. Miłujesz bardziej zło niż dobro, bardziej kłamstwo niż mowę sprawiedliwą. Miłujesz wszelkie zgubne mowy, zwodniczy języku. Dlatego zniszczy cię Bóg na wieki. Pochwyci cię i usunie z twego namiotu. Wyrwie cię z ziemi żyjących. Ujrzą sprawiedliwi i ulękną się, a będą śmiali się z niego. Oto człowiek, który nie uczynił Boga swoją twierdzą, ale zaufał wielkim swym bogactwom, a w siłę wzrósł przez swoje zbrodnie. Ja zaś, jak oliwka zielona w domu Bożym, zaufam na wieki łaskawości Boga. Chcę cię wysławiać na wieki za to, coś uczynił, i polegać na twoim imieniu, bo jest dobre dla ludzi tobie oddanych. Rozdziały od 10 do 12 Księgi Sędziów kontynuują opowieść o cyklu grzechów Izraelitów, ich ucisku przez wrogie narody, wołaniu o pomoc i wybawieniu przez sędziów, których Bóg powołuje, aby wybawić swój lud. Rozdziały te ukazują skomplikowaną naturę relacji między Bogiem a Izraelem, konsekwencje bałwochwalstwa i ucisku, ale również Boże miłosierdzie i gotowość do wybawienia. Postać Jeftacha, mimo jego wad i tragicznego błędu, ukazuje złożoność ludzkich motywacji i konsekwencji ślubów składanych bez przemyślenia. Po Abimeleku dla wybawienia Izraela powstał Tola, syn Puły, syna Dodo, mąż z pokolenia Issachara. Mieszkał on w Szamir, na górze Efraima. Sprawował sądy nad Izraelem przez 23 lata, po czym umarł i pochowano go w Szamir. Po nim powstał Jair z Gileadu, który sprawował sądy nad Izraelem przez 22 lata. Miał on 30 synów, którzy jeździli na 30 oślętach. Mieli przy tym 30 miast, które jeszcze po dziś dzień noszą nazwę osiedli Jaira w ziemi Gilead. Umarł Jair i pochowano go w Kamon. Potem Izraelici znów zaczęli czynić to, co złe w oczach Pana. Służyli Baalom, Asztartom, jak również bogom Aramu, Sydonu i Moabu oraz bogom ammonickim i filistyńskim, a opuścili Pana i nie służyli Mu. Zapłonął zatem gniew Pana przeciwko Izraelowi, wskutek czego On oddał ich w ręce Filistynów i Ammonitów. Trapili oni i uciskali Izraelitów, począwszy od tego roku przez 18 lat. Wszystkich Izraelitów, którzy mieszkali po tamtej stronie Jordanu w ziemi amoryckiej, leżącej w Gileadzie. Ammonici przekraczali także Jordan, aby walczyć z pokoleniem Judy i Benjamina i z rodem Efraima. Wielki ucisk spadł na Izraelitów. Wołali więc Izraelici do Pana w słowach: zgrzeszyliśmy przeciwko Tobie. Opuściliśmy bowiem Boga naszego, aby służyć Baalom. Rzekł wówczas Pan do Izraelitów: kiedy Egipcjanie i Amoryci, Ammonici i Filistyni, Sydończycy, Amalekici i Madianici uciskali was, a wy wołaliście do mnie, czy nie wybawiłem was z ich rąk? Tymczasem wy mnie opuściliście i poszliście służyć cudzym bogom. Oto dlaczego nie wybawię was więcej. Idźcie, krzyczcie do bogów, których sobie wybraliście. Niechżeż oni was wybawiają w czasie waszego ucisku. Zgrzeszyliśmy, odpowiedzieli Izraelici Panu. Uczyń z nami, co się wyda słuszne w twoich oczach, jednakże dzisiaj nas wybaw. I wyrzucili spośród siebie cudzych bogów, których mieli, a służyli Panu. Wtedy nie mógł Pan dłużej znosić ucisku Izraela. Tymczasem zgromadzili się Ammonici i rozbili obóz w Gileadzie. Zebrali się także Izraelici i rozłożyli się obozem w Mispa. Wówczas lud i wodzowie Gileadu mówili jeden do drugiego:
Który z mężów podejmie się walki z Ammonitami, ten będzie wodzem nad wszystkimi mieszkańcami Gileadu. Jefte, Gileadczyk, był walecznym wojownikiem, a był on synem nierządnicy. Ojcem Jeftego był Gilead, ale i żona Gileada urodziła mu synów. Gdy więc synowie tej kobiety podrośli, wyrzucili Jeftego, mówiąc do niego: nie będziesz miał udziału w dziedzictwie naszego ojca, ponieważ jesteś synem obcej kobiety. Jefte uciekł daleko od swoich braci i mieszkał w kraju Tob. Przyłączyli się do niego jacyś Nicponie i z nim wychodzili do walki. Niedługo potem Ammonici wydali wojnę Izraelowi. A kiedy Ammonici napadli na Izraela, wówczas starszyzna Gileadu poszła szukać Jeftego w kraju Tob. Przyjdź, rzekli do Jeftego, i bądź naszym wodzem. Będziemy walczyć przeciw Ammonitom. Czyż nie wy mnie znienawidziliście, odpowiedział Jefte starszyźnie Gileadu, i wyrzucili z domu mego ojca. Dlaczegoż to przybyliście do mnie teraz, kiedy popadliście w ucisk? Odparła Jeftemu starszyzna Gileadu. Właśnie dlatego teraz zwróciliśmy się do ciebie. Pójdź z nami. Ty pokonasz Ammonitów i zostaniesz wodzem nad wszystkimi mieszkańcami Gileadu. Odpowiedział Jefte starszyźnie Gileadu. Skoro każecie mi wrócić, aby walczyć z Ammonitami, jeżeli Pan mi ich wyda, zostanę waszym wodzem. Odpowiedziała Jeftemu starszyzna Gileadu. Niech Pan będzie świadkiem między nami. Z pewnością uczynimy według twego życzenia. Przyszedł więc Jefte ze starszyzną Gileadu. Lud ustanowił go zwierzchnikiem i wodzem swoim. Jefte powtórzył wszystkie swoje warunki w Mispa w obecności Pana. Jefte wyprawił posłów do króla Ammonitów, aby mu powiedzieć: co zaszło między nami, że przyszedłeś walczyć z moim krajem? Król Ammonitów odpowiedział posłom Jeftego: ponieważ Izrael, wracając z Egiptu, wziął moją ziemię od Arnonu aż do Jabboku i Jordanu. Zwróć mi ją teraz bez walki. Powtórnie wyprawił Jefte posłów do króla Ammonitów i powiedział mu: tak mówi Jefte. Nie wziął Izrael ani ziemi moabskiej, ani ammonickiej. Kiedy szedł z Egiptu, Izrael przeprawił się przez pustynię aż do Morza Czerwonego i przyszedł aż do Kadesz. Wówczas Izrael wysłał posłów do króla Edomu, by powiedzieli: pozwól mi, proszę, przejść przez twój kraj. Ale król Edomu nie uwzględnił prośby. Wyprawił Izrael także posłów do króla Moabu i ten również odmówił. Izrael pozostał w Kadesz. Następnie, kiedy szedł przez pustynię, obszedł ziemię edomską i ziemię moabską i doszedłszy na wschód od ziemi moabskiej, rozbił obóz za Arnonem, nie wchodząc do ziemi moabskiej, ponieważ Arnon jest granicą Moabu. Izrael wyprawił następnie posłów do Sihona, króla Amorytów, panującego w Heszbonie. Izrael polecił mu powiedzieć: pozwól mi, proszę, przejść twój kraj aż do miejsca mego przeznaczenia. Jednakże Sihon odmówił Izraelowi prawa przejścia przez swój kraj i w dodatku zebrał wojsko, rozłożył się obozem w Jachsa i zaczął walczyć z Izraelem. Pan, Bóg Izraela, wydał Sihona wraz z jego wojskiem w ręce Izraela. On ich pokonał i tak Izraelici wzięli w posiadanie całą ziemię Amorytów, którzy ją zamieszkiwali. Oto jak wzięli w posiadanie całą ziemię Amorytów od Arnonu aż do Jabboku i od pustyni aż do Jordanu. Skoro zaś Pan, Bóg Izraela, wypędził Amorytów sprzed oblicza swego ludu, Izraela, dlaczego ty chcesz panować nad nim? Czyż nie posiadasz tego wszystkiego, co Kemosz, Bóg twój, pozwolił ci posiąść? Tak samo i my posiadamy wszystko, co Pan, Bóg nasz, pozwolił nam posiąść. Czy ty jesteś może lepszy niż Balak, syn Sipora, król Moabu? Czyż wchodził on kiedy w spór z Izraelem? Czyż walczył kiedy z nim? Gdy Izrael przez lat 300 mieszkał w Heszbonie i w miejscowościach przynależnych, w Aroerze i w miejscowościach przynależnych, oraz we wszystkich miastach na brzegach Arnonu, czemu go wówczas nie wyparliście? Przeto nie ja zawiniłem przeciwko tobie, ale ty popełniłeś zło względem mnie, zmuszając mnie do walki. Niech Pan, który jest sędzią,
rozsądzi dziś sprawę między synami Izraela i Ammonitami. Lecz król Ammonitów nie wysłuchał słów, które Jefte skierował do niego. Duch Pana był nad Jeftem, który przebiegał dzielnicę Gileadu i Manassesa. Przeszedł przez Mispa w Gileadzie. Z Mispa w Gileadzie ruszył przeciwko Ammonitom. Jefte złożył też ślub Panu. Jeżeli sprawisz, że Ammonici wpadną w moje ręce, wówczas ten, kto pierwszy wyjdzie od drzwi mego domu, gdy w pokoju będę wracał z pola walki z Ammonitami, będzie należał do Pana i złożę z niego ofiarę całopalną. Wyruszył więc Jefte przeciw Ammonitom, zmuszając ich do walki, i Pan wydał ich w jego ręce. Rozgromił ich na przestrzeni od Aroeru aż do okolic Minnit, co stanowi 20 miast, i dalej aż do Abel-Keramim. Była to klęska straszna. Ammonici zostali poniżeni przez Izraela. Gdy potem wracał Jefte do Mispa, do swego domu, oto córka jego wyszła na spotkanie, tańcząc przy dźwiękach bębenków, a było to dziecko jedyne. Nie miał bowiem prócz niej ani syna, ani córki. Ujrzawszy ją, rozdarł swe szaty, mówiąc: ach, córko moja, wielki ból mi sprawiasz. Ty też jesteś wśród tych, co mnie martwią. Oto bowiem nierozważnie złożyłem Panu ślub, którego nie będę mógł odmienić. Odpowiedziała mu ona: ojcze mój, skoro ślubowałeś Panu, uczyń ze mną zgodnie z tym, co wyrzekłeś własnymi ustami, skoro Pan pozwolił ci dokonać pomsty na twoich wrogach, Ammonitach. Nadto rzekła do swego ojca: pozwól mi uczynić tylko to jedno. Puść mnie na 2 miesiące, a ja udam się w góry z towarzyszkami moimi, aby opłakiwać moje dziewictwo. Idź, rzekł do niej, i pozwolił jej oddalić się na 2 miesiące. Poszła więc ona i towarzyszki jej i w górach opłakiwała swoje dziewictwo. Minęły 2 miesiące i wróciła do swego ojca, który wypełnił na niej swój ślub. I tak nie poznała pożycia z mężem. Stało się to następnie zwyczajem w Izraelu, że każdego roku schodziły się na 4 dni córki izraelskie, aby opłakiwać córkę Jeftego Gileadczyka. Zebrali się następnie mężowie z pokolenia Efraima i przyszedłszy do Safon, rzekli do Jeftego: dlaczego poszedłeś walczyć z Ammonitami, nie wezwawszy nas do współudziału z tobą? Oto ogniem zniszczymy twój dom nad tobą. Odpowiedział im Jefte: ja i mój lud mieliśmy wielki spór z Ammonitami. Wzywałem was na pomoc, a nie wybawiliście mnie z ich rąk. Widząc, że nie ma wybawiciela, naraziłem moje życie i poszedłem walczyć z Ammonitami, a Pan wydał ich w moje ręce. Dlaczego występujecie dzisiaj przeciw mnie, chcąc walczyć ze mną? Wówczas Jefte zebrał wszystkich mężów z Gileadu i rozpoczął walkę z Efraimitami. Mężowie z Gileadu pokonali Efraimitów, gdyż ci mówili: jesteście zbiegami od Efraima, o Gileadczycy, którzy przebywacie wśród Efraimitów i Manassytów. Następnie Gileadczycy odcięli Efraimitom drogę do brodów Jordanu, a gdy zbiegowie z Efraima mówili: pozwól mi przejść, Gileadczycy zadawali pytanie: czy jesteś Efraimitą? A kiedy odpowiadał: nie, wówczas nakazywali mu: wymów więc Sibbolet. Jeśli rzekł Sibbolet, a inaczej nie mógł wymówić, chwytali go i zabijali u brodu Jordanu. Tak zginęło w owym czasie 42 000 Efraimitów. Jefte sprawował sądy nad Izraelem przez 6 lat. Następnie umarł Jefte Gileadczyk i pochowano go w mieście jego Mispa w Gileadzie. Po nim sprawował sądy nad Izraelem Ibsan z Betlejem. Miał on 30 synów i 30 córek. Wydał je za mąż poza granicami i stamtąd sprowadził 30 żon dla swoich synów. Sprawował on sądy nad Izraelem przez 7 lat. Następnie Ibsan umarł i pochowano go w Betlejem. Po nim sprawował sądy nad Izraelem Elon Zabulonita. Sądził on Izraela przez 10 lat. Potem umarł Elon Zabulonita i pochowano go w Ajalonie, w ziemi Zabulona. Po nim sprawował sądy nad Izraelem Abdon, syn Hillela z Pireatonu.
Miał on 40 synów i 30 wnuków, którzy jeździli na 70 oślętach. Sprawował on sądy nad Izraelem przez 8 lat. I umarł Abdon, syn Hillela z Piratonu. I pochowano go w Piratonie, w ziemi Efraima, na górze Amalekitów. Za chwilę przeczytamy przedostatni fragment mowy pożegnalnej Jezusa, wygłoszonej do uczniów w jerozolimskim wieczerniku podczas ostatniej wieczerzy. Teraz zaś idę do tego, który mnie posłał, a nikt z was nie pyta mnie, dokąd idziesz. Ale ponieważ to wam powiedziałem, smutek napełnił wam serce. Jednakże mówię wam prawdę. Pożyteczne jest dla was moje odejście, bo jeżeli nie odejdę, Paraklet nie przyjdzie do was, a jeżeli odejdę, to poślę go do was. On zaś, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. O grzechu, bo nie wierzą we mnie. O sprawiedliwości zaś, bo idę do Ojca i już mnie nie ujrzycie. Wreszcie o sądzie, bo władca tego świata został osądzony. Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy, bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam objawi. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego weźmie i wam objawi. Jeszcze chwila, a nie będziecie mnie widzieć. I znowu chwila, a ujrzycie mnie. Wówczas niektórzy z jego uczniów mówili między sobą: cóż to znaczy? Co nam mówi? Chwila, a nie będziecie mnie widzieć. I znowu chwila, a ujrzycie mnie. Oraz idę do Ojca. Mówili więc: cóż znaczy ta chwila, o której mówi? Nie rozumiemy tego, co powiada. Jezus poznał, że chcieli go pytać i rzekł do nich: pytacie się jeden drugiego o to, że powiedziałem: chwila, a nie będziecie mnie widzieć, i znowu chwila, a ujrzycie mnie. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, wy będziecie płakać i zawodzić, a świat się będzie weselił. Wy będziecie się smucić, ale smutek wasz przemieni się w radość. Kobieta, gdy rodzi, doznaje smutku, bo przyszła jej godzina. Gdy jednak urodzi dziecię, już nie pamięta o bólu, z powodu radości, że się człowiek na świat narodził. Także i wy teraz doznajecie smutku. Znowu jednak was zobaczę i rozraduje się serce wasze, a radości waszej nikt wam nie zdoła odebrać. W owym zaś dniu o nic nie będziecie mnie pytać. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, o cokolwiek byście prosili Ojca, da wam w imię moje. Do tej pory o nic nie prosiliście w imię moje. Proście, a otrzymacie, aby radość wasza była pełna. Mówiłem wam o tych sprawach w przypowieściach. Nadchodzi godzina, kiedy już nie będę wam mówił w przypowieściach, ale całkiem otwarcie oznajmię wam o Ojcu. W owym dniu będziecie prosić w imię moje i nie mówię wam, że ja będę musiał prosić Ojca za wami. Albowiem Ojciec sam was miłuje, bo wyście mnie umiłowali i uwierzyli, że wyszedłem od Boga. Wyszedłem od Ojca i przyszedłem na świat. Znowu opuszczam świat i idę do Ojca. Rzekli uczniowie Jego: oto teraz mówisz otwarcie i nie opowiadasz żadnej przypowieści. Teraz wiemy, że wszystko wiesz i nie potrzeba, aby cię kto pytał. Dlatego wierzymy, że od Boga wyszedłeś. Odpowiedział im Jezus: teraz wierzycie? Oto nadchodzi godzina, a nawet już nadeszła, że się rozproszycie, każdy w swoją stronę, a mnie zostawicie samego. Ale ja nie jestem sam, bo Ojciec jest ze mną. To wam powiedziałem, abyście pokój we mnie mieli. Na świecie doznacie ucisku, ale odwagi. Jam zwyciężył świat. Dziękuję za uwagę i zapraszam na jutrzejszy odcinek podcastu Biblia w Rok. Do usłyszenia.